mieć odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. I nasz czas na dydę fakturową, bo dzisiaj klasyka zmodyfikowana, bo mamy materiala, standardowego materiala, ale wersję barbecue bacon, co ciekawe, i to sobie wytestujemy, właśnie żony z baconem i właśnie barbecue sos i z baconem, material, właśnie dlatego dzisiaj przyjdzie nam na test. Mamy bułeczkę taką standardową, bardzo fajną, sama materiał nie jest zbyt wielki, mamy ser topiony, mamy mięso, mamy znowu ser topiony, mamy bekonik, fajny, chrupki, nie taki elastyczny. Pyszniutki. Lubię go. Dam, dobry. Sosu barbecue dali, nie szczędzili. Nie jest coś wielkościowo wielki, ale jest taki naprawdę w porządku. Bardzo, bardzo w porządku. I wymiana sosu na sos barbecue zdecydowanie, zdecydowanie na plus. Tak. To co było bardzo fajnego w Big Macu BLT Bacon, w Big Macu BLT czy w Big Macu Bacon, to właśnie dali teraz do materiala. Bardzo ciekawe zastosowanie, właśnie dać bekonik i dać sos barbecue. Korzystnie. Przychodzę. Zdecydowanie polepszyłem to nastrój. Zjedzenie właśnie sobie materiala. Tak. No, na przedryskę. Na przedryskę w sam raz, fajnie, smacznie. Bardzo lubię. No i cena też w pytkę, 4 euro. Uważam, że bardzo dobra cena. Więc polecam, Matroyal Barbecue Bacon. Barbecue Bacon naprawdę w pytkę, na przekąskę, na dobry dzień, na poprawienie nastroju. Kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.